Tym razem inaczej niż zwykle, bo bez udziału publiczności. Odbyły się po raz kolejny zawody akrobatyczne. W hali Mosir łańcuch gościł akrobatów sportowych z całej Polski. W pierwszym kroku sportowym startują zawodnicy od 7 do 13 lat. W dwójkach kobiet, w dwójkach mieszanych, w trójkach kobiet i w czwórkach. Natomiast w młodych talentach startują zawodnicy już troszeczkę starsi, bo od 7 do 15 lat w tych samych konkurencjach. Pomimo pandemii do rywalizacji w ogólnopolskich zawodach młode talenty oraz pierwszy krok sportowy w akrobatyce przystąpili zawodnicy z 14 klubów, w tym liczna reprezentacja uczniowskiego klubu sportowego Akrobata Łańcut. Z roku na rok jest coraz więcej dzieci, są chętni do uprawiania sportu, jest bardzo duża pomoc rodziców, bo bez rodziców w zasadzie żadna dyscyplina sportu nie może istnieć. I wyniki chyba o tym świadczą, że akrobaci łańcutcy pokazują się we wszystkich zawodach. Dzisiaj startują nie tylko tutaj ci najmłodsi, ale starsza grupa startuje w Warszawie w turnieju Warsa i Sawy i z tego co wiemy też prezentują się bardzo dobrze. Akrobatyka to sport, który wymaga ogromnej pracy, wysiłku i poświęcenia. Wiedzą o tym najlepiej sami akrobaci, którzy z wielkim zaangażowaniem trenują na co dzień. Jak długo trenujecie akrobatykę? 6 lat. 3 lata. 3,5. Jest to trudny sport? Tak. Czasem jak się już wyćwiczy pewne elementy, to już jest łatwo, ale tak na początku to jest dosyć trudno. Ćwiczenia podczas zawodów w akrobatyce sportowej wykonywane są indywidualnie oraz w parach męskich, żeńskich i mieszanych, a także w trójkach żeńskich i czwórkach męskich. Każda z kategorii akrobatyki sportowej charakteryzuje się typowymi dla niej układami akrobatycznymi. Jak co roku nasi reprezentanci również stanęli na podium. Wśród nich znalazły się m.in. akrobatki Natalia i Martyna, zajmując 3. miejsce. Na pewno takim hobby, zainteresowaniem i taką trochę ucieczką od codziennych czynności. Lubisz ćwiczyć akrobatykę? Bardzo. Zaczęłam trenować, bo moja siostra trenuje i wzięło mi się tak jakby to od niej. Zaczęło mnie to też fascynować. No i trudnego, na przykład dla niektórych jest element statyczny. My mamy chyba troszkę większe problemy z dynamicznymi. Wyniki zawodów można sprawdzić na stronie www.itdsport.pl w zakładce Wyniki.